Cześć, witam Cię na moim kanale. Z mojej perspektywy w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o samodyscyplinie. Najpierw powiedzmy sobie, czym jest samodyscyplina i czym ona różni się od motywacji. Otóż motywacja jest wtedy, gdy mamy wielką ochotę coś robić, gdy robimy coś z przyjemnością, gdy nie stanowi to dla nas żadnego problemu. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś lubi grać powiedzmy w Counter-Strike'a, to dla niego granie w Counter-Strike'a jest dużą motywacją, bo on nie ma z tym żadnego problemu. I to rozgranicza właśnie motywację od samodyscypliny, bo samodyscyplina polega na tym, że robimy coś wbrew temu, co koniecznie chcemy w danym momencie. Samodyscyplina ogólnie skorelowana jest mocno z wyrzutem dopaminy i z tym, czy potrafimy przenieść nagrodę w czasie. I było na przykład fajne badanie, w którym zamykano dzieci w pokoju same i miały na talerzu ciastka. No i było im powiedziane, że mają nie ruszać tych ciastek powiedzmy przez 15 minut, to tam dostaną chyba dwa ciastka. To już akurat jest mało istotne, ale chodzi o to, że część z tych dzieci poczekało minutę, dwie i od razu chwyciły to ciastko i je zjadły, a część poczekało te 15 minut. I co się okazało po iluś tam latach od tego badania, jak sprawdzili, co u tych dzieci jest, no to większość z tych dzieci, była właśnie duża korelacja, że te dzieci, które sięgały po to ciastko bardzo szybko, miały w przyszłości problemy, czy to z alkoholem, hazardem, pieniędzmi, cokolwiek. A dzieci, które potrafiły tą nagrodę przenieść w czasie, czyli poczekać te 15 minut, okazało się, że dużo lepiej im się wiodło. I to jest bardzo istotne. I czym jest dopamina? Dopamina jest to hormon szczęścia. Jest to hormon, który właśnie będzie nas napędzał, który będzie nas nakręcał do tego, żebyśmy coś zrobili. Jeżeli jest coś, na czym naprawdę nam zależy i chcemy to osiągnąć, to myśl o tym będzie powodowała duży wyrzut dopaminy. I tutaj właśnie trzeba rozgraniczyć to, co jest teraz i to, co będzie w przyszłości. I przykładowo, chociażby, nie wiem, dieta czy oszczędzanie pieniędzy. Mamy wybór, albo będziemy trzymać dietę, albo na przykład oszczędzać pieniędzy, żeby powiedzmy za 5 lat, nie wiem, kupić mieszkanie, czy za pół roku mieć super sylwetkę, cokolwiek takiego, albo możemy kupić sobie teraz coś, co nam da chwilowy zastrzyk tej dopaminy, czyli nie wiem, kupujemy sobie nowego iPhone'a, MacBooka, kupujemy sobie jakiś sprzęt droższy, samochód, cokolwiek. I tak samo z dietą, że możemy albo trzymać tą dietę, albo możemy na przykład zamówić pizzę. No i ta pizza da nam ten wyrzut dopaminy. I tutaj tak naprawdę będzie to chodziło o to, co jest dla nas ważniejsze i trzeba wtedy, i to jest właśnie pierwszy punkt, który trzeba zrobić, żeby być lepiej zdyscyplinowanym, to stawiać sobie małe cele, które szybciej można osiągnąć. Bo przykładowo, jak chodzi o dietę, jeżeli mamy cel, że na przykład za pół roku będę super wyglądał, będę miał fajną formę, to jest to cel bardzo odległy. I żeby ten cel był bliższy, żebyśmy właśnie mieli łatwiej z trzymaniem diety, to warto go sobie podzielić. Czyli przykładowo, zamiast myśleć o tym, co będzie za pół roku, no to myślimy o tym, że ok, że przez najbliższe 2 tygodnie będę trzymał dietę, to powiedzmy schudnę kilogram. I w momencie, gdy osiągniemy ten cel, będzie wyrzut dopaminy, będzie to nakręcało nas do dalszego działania. Czyli punkt pierwszy, żeby być lepiej zdyscyplinowanym człowiekiem, lepiej zdyscyplinowaną osobą jest to, żeby podzielić sobie cel, który chcemy osiągnąć na małe kroki. Drugi temat, który trzeba poruszyć właśnie przy samodyscyplinie jest to, że mają być to aktywności umiarkowane. To nie ma być 100% albo nic, bo to jest największy błąd, który ludzie popełniają, że znowu, jak chodzi na przykład o dietę, że ok, od jutra na przykład będę jadł tylko pełnowartościowe produkty, będę biegał pół godziny dziennie i będę chodził na siłownię 3 razy w tygodniu. W momencie, gdy taka osoba wcześniej nic nie robiła, rzuca się na głęboką wodę i ryzyko, że potknie się i szybko straci właśnie dyscyplinę i motywację do tego, jest bardzo duże, dlatego że właśnie przez pierwszy tydzień powiedzmy, że ta motywacja będzie tę osobę nakręcała, czy przez pierwsze nawet parę dni, a potem właśnie będzie potrzeba tej dyscypliny i tej dyscypliny nie będzie, dlatego że to jest za dużo, po prostu to jest za duży wysiłek dla nas i dlatego to ma być umiarkowany wysiłek. To ma być właśnie, to mają być właśnie małe kroki. To jest właśnie drugi sposób na poprawienie dyscypliny, to właśnie metoda małych kroków. Tu polecam na przykład poczytać sobie więcej trochę o filozofii Kaizen i
to jest właśnie ta metoda moich kroków, że nie rzucę się od razu na głęboką wodę, nie wiem, będę oszczędzał 200 zł dziennie, tylko zacznę oszczędzać 2 zł dziennie. I to jest cel, który łatwo osiągnąć i będzie powodował w nas to poczucie spełnienia i będzie właśnie wyrzucał tą dopaminę. I w dalszym okresie można to oczywiście coraz bardziej podbijać, tak żebyśmy nadążali za tym. Czyli przykładowo, teraz oszczędzam 2 zł, za tydzień będę oszczędzał 5 zł dziennie, za 2 tygodnie będę oszczędzał przed 10 zł dziennie i tak samo z odchudzaniem, że nie od razu będę biegał pół godziny dziennie, tylko pójdę 2 razy w tygodniu przed na godzinny spacer i to jest wszystko. I potem z dalszymi krokami, w momencie, gdy już będziemy mieć wyrobione te nawyki, bo to są tak naprawdę nawyki, ta dyscyplina. I gdy będziemy mieć wyrobione te nawyki, to możemy iść krok dalej. Trzeci punkt to nagradzanie się. I tutaj jest pewne ryzyko, to nie jest takie, to jest bardzo indywidualne, o tak, w tę stronę, że w momencie, gdy mamy te małe kroki, to każdy mały krok powinien zakończyć się nagrodą, która jeszcze bardziej nas pobudzi właśnie, że no, udało nam się, spełniliśmy to, jest ten wyrzut dopaminy, znowu to powtórzę. Przykładowo, jak chodzi o dietę, na przykład 2 tygodnie będę trzymał dietę, jeżeli mi się uda, to w nagrodę na przykład pójdę na swoje ulubione lody, nie wiem, zamówię ulubioną pizzę i tu właśnie jest to ryzyko, że ta nagroda najlepiej jakby nie była powiązana z tym, czego unikamy. Czyli tu przykładowo, nagradzanie się jedzeniem w momencie, gdy próbujemy schudnąć, może powodować ten problem, że to jedzenie będziemy traktować jak nagrodę i potem możemy się potknąć i cały czas możemy chcieć być nagradzani, przez co właśnie na przykład dzieci, które są nagradzane za dobre oceny, powiedzmy jakimiś słodyczami, potem w przyszłości będą miały problem, żeby kontrolować ilość spożywanych słodyczy, dlatego że one to traktują jako nagrodę i mają ją na wyciągnięcie ręki, po prostu pójdą do sklepu i sobie ją kupują, więc tu raczej bym szukał nagród, które nie są powiązane z danym celem. Kolejny punkt to poznać swoje słabe strony i to jest bardzo ważne, dlatego że w momencie, gdy poznamy swoje słabe strony, przyznamy się do nich, to łatwiej nam będzie nad tym pracować, dlatego że nie można tego uznać, że nie wiem, tego nie ma i udawać, że wszystko jest w porządku, w momencie, gdy rzeczywiście jest jakiś problem. Tu chociażby na przykład alkoholicy czy palacze. W momencie, gdy on nie przyzna się sam przed sobą, że ma problem, jest uzależniony, to będzie miał problem to rzucić i chociażby to jest pierwszy punkt zawsze przy spotkaniach AA, żeby przyznać się i skonfrontować się z tym, że właśnie mamy problem, jesteśmy uzależnieni i musimy sobie z tym poradzić. Także tutaj chociażby problemem może być to, że wydajemy pieniądze tak po prostu na byle co i no jesteśmy, nie wiem, zakupocholikami, cokolwiek takiego. Tak samo z jedzeniem, że mamy na przykład, jesteśmy uzależnieni od przetworzonych produktów, od chipsów, słodyczy, nie wiem, lodów, jakichś innych produktów. I w momencie, gdy będziemy znać swoje słabe punkty, możemy zacząć to kontrolować. I tu możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo możemy to zupełnie ograniczyć, wyrzucić ze swojego życia, czyli chociażby jeżeli to jest jedzenie, no to po prostu nie mieć tego w domu. W momencie, gdy będziemy mieć myśl, że żeby zjeść na przykład batona, muszę iść kilometr na stację benzynową, czy nie wiem, pół kilometra do sklepu, wielu osobom się odechce, albo w czasie tej drogi do tego sklepu uznają, że no jednak nie, jednak to bez sensu, bo będą mieli chwilę na zastanowienie się nad tym. A w momencie, gdy ktoś na przykład siedzi w domu i uzna, że a, zjadłbym batona, idzie do szafki, bierze batona i go je, no to nawet ani to nie jest żaden wysiłek, żeby po tego batona sięgnąć, ani nie ma tej chwili zastanowienia, więc właśnie to ograniczenie do zera to jest jedna rzecz, którą można zrobić, a druga rzecz to jest porcjowanie, czyli tutaj znowu, jak chodzi na przykład o te batony, no to mieć w domu na przykład tylko jedną porcję czegoś, czyli załóżmy, będziemy mieć ochotę na chipsy, to mamy małą paczuszkę gdzieś schowaną w szafce i zjemy tą małą paczuszkę, nic się złego nam nie stanie, bo to jest o wiele za mało. W momencie, gdybyśmy mieli na przykład, nie wiem, 3 paczki XL, jakieś rozmiary rodzinne, to już może być problem, bo możemy tego zjeść bardzo dużą ilość. Tak samo z pieniędzmi. Możemy albo w ogóle ograniczyć chodzenie po jakichś centrach handlowych, albo na przykład
chodzenie po centrach handlowych, ale nie mieli ze sobą gotówki, czyli nie mamy ani kasy, ani nie mamy karty, ani nie mam żadnego blika w telefonie, ani nic, czym byśmy mogli zapłacić, bo wtedy jesteśmy bezpieczni, po prostu nie mamy, nie jesteśmy w stanie niczego kupić. Drugi sposób, to jak chodzi na przykład o pieniądze, to jest ograniczenie tego w taki sposób, że będziemy mieć na przykład kopertę w domu, do której będziemy chować część pieniędzy, która jest właśnie na takie zakupy. I w momencie, gdy będziemy szli na przykład do centrum handlowego, no to bierzemy kasę z tej koperty i tylko tą kasą z tej koperty płacimy, nic więcej. I ostatni punkt, to jest najważniejszy i najbardziej okrutny z tych punktów, które tutaj wymienię, to po prostu spiąć się, nie być, no po prostu nie być słaby, bo oczywiście w pewnym momencie nie można mówić, że ktoś jest słaby psychicznie, bo nie wiem, bo zamówił pizzę, ale czasami tak jest jednak. Czasami tak jest, że po prostu ktoś jest słaby, że nie wiem, lekko poczuł głód albo pragnienie czegokolwiek i już chce to szybko zaspokoić. I to również jest umiejętność. To jest umiejętność zarówno cierpliwości, jak i odmawiania sobie właśnie takich małych przyjemności. I to będziemy się tego uczyć z czasem, czyli przykładowo, jeżeli raz mieliśmy na przykład coś kupić albo coś zjeść i tego nie zrobimy, to następnym razem będzie nam łatwiej odmówić, bo już raz to zrobiliśmy i każdy następnym raz będzie coraz łatwiejszy. I tak samo jest z cierpliwością. Żeby uczyć się cierpliwości, należy po prostu stawiać się w sytuacjach, w których wymagana jest ta cierpliwość od nas. I znowu, cały czas, z każdym razem będziemy coraz lepsi. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu proszę, jakie Ty masz sposoby na samodyscyplinę. Jeżeli masz jakiś pomysł albo pytanie na następny film, również napisz w komentarzu. Zostaw subskrypcję, udostępnij dalej komuś, kto komu może przydać ten materiał. Odsyłam do innych filmów na tym kanale. Do zobaczenia w następnym odcinku. Miłego dnia. Cześć!